Zdrowia. Na Florydzie zabronili zabraniać. Kto zabronił zabraniać? No stan zabronił zabraniać lokalnym miasteczkom, miastom i wsiom używania plastikowych rurek czy toreb plastikowych ze sklepów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce jest taki teraz szał właśnie, żeby ostatnio było ten recycling ciągle, czyli te używanie jeszcze raz wszystkiego, czyli zbieranie makulatury, plastiku, szkła i tak dalej, i tak dalej. No i teraz się wzięli wszyscy środowiskowcy za to, że nie jest najlepsze, żeby te torby, powiedzmy, w sklepach dawać czy sprzedawać, albo żeby dawać rurki w McDonaldzie czy w innych restauracjach. Doszło do tego, że czasami prawa takie zaczęli robić, że jeżeli ktoś da rurkę w restauracji, a ktoś nie poprosił o tą rurkę, no to miały być jakieś kary. Czyli ciągle takie socjalistyczne, tylko kijem, 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 kijem. No i co się dzieje? No przemysł w sumie plastiku się denerwuje. No i nie tylko przemysł plastiku się denerwuje, ale ludzie też w restauracjach się denerwują. Nikt nie chce tam papierowych rurek, no bo jednym z tych zamienników to są takie papierowe rurki, no ale to one są grube, one się nasycają, one się łamią i tak dalej. Ludzie zaczęli sprzedawać najróżniejsze rurki, takie wyginane, malutkie, skręcane i tak dalej, wielokrotnego użytku, no ale to dla odmiany, no to jest potrzeba myć to czasami, tam higiena przestaje się, higiena się kłania, tego rodzaju są sprawy. No i co ci ludzie mówią z przemysłu? No to mówią, że plastikowy torebka jest dużo lepsza, powiedzmy, niż papierowa, albo dużo lepsza, niż powiedzmy taka zbawełniana, taka torba na zakupy potężna. No dlaczego? No dlatego, że powiedzmy stworzenie czy wyprodukowanie torby czy grubszego plastiku, czy w ogóle z bawełny, czy znu, no to zajmuje ileś tam energii, zajmuje tam ileś wyprodukowania tego dwutlenku węgla, zajmuje najróżniejsze, zabiera najróżniejsze rzeczy, które można bardzo łatwo przeliczyć. No i tak mówią, że ten taki zwykła torebka plastikowa względem papierowej, no to ilość tej energii i oleju palmowego, no i później trzeba spalić to jakoś i żeby to spalić, no to ten popiół gdzieś trzeba coś zrobić, no to potrzeba torbę papierową użyć 3 razy, żeby to było mniej więcej to samo, co jeden taki cięższy plastikowa torba. No to jest bardzo dużo. Zaczęli robić grubsze takie troszeczkę torby plastikowe, no, które w założeniem takim, że ktoś użyje to 2 czy 3 razy. No ale problem jest taki, że to trzeba by było użyć 4 razy, żeby to się wszystko wyrównało. Takie już super bardzo grube torby, no to trzeba by było użyć 11 razy. No ale ile trzeba by było użyć razy te bawełniane? No 131 razy. 131 razy ta cała energia na ten jeden plastikowy. No to mało kto użyje tej torby takiej lnianej czy materiałowej 131 razy. No na pewno jest 5-10%, no ale cała reszta jednak nie, wyrzuca to. No i właśnie to tak się stało, że w Austin, w Teksasie, zakazali używanie tych pojedynczych i wprowadzili te grubsze, no to te grubsze i tak wyrzucali je do śmieci. Nie tylko nie wyrzucali na przetworzenie wtórne, ale do wyrzucenia. I co ci ludzie, wszyscy ci maniacy, nasiści środowiskowi, co oni mówią? Lać, lać i lać. Mówi, kary żeby były, ceny żeby było, jakiś depozyt dawać, żeby były za zwroty. I dużo tych firm po prostu nie wyrabia te maszyny, które tam przeznaczone są, powiedzmy, na te cienkie torby, no to one po prostu się zablokują, no po prostu się nie są w stanie tego przegryźć. No wiadomo, że można by było tą maszynę większą zrobić grubszą. No w wielu tych miastach, gdzie zabroniono sprzedawania tych toreb jednorazowych, plastikowych,
no dają te papierowe, no dają te papierowe, a jeżeli miasto też zbiera tą makulaturę i plastik, no to zakazuje wkładania toreb, czyli w zasadzie jest takie dwustronne. Jeżeli już gdzieś znajdziesz te torebki plastikowe, to nie wkładaj je do recyklingu, do przetworzenia. Także 127 krajów na 192 w zasadzie ma jakiś tam zakaz używania tych wszystkich toreb. Nowy Jork też do tego doszedł, Kalifornia do tego doszła, no ale jak wspomniałem, Floryda doszła do wniosku, że musi zabronić te lokalne zabraniania. No dlaczego? No bo są bardzo sprzeczne informacje, są sprzeczne dane i ludzie w zasadzie muszą wyciągnąć jakieś prawidłowe wnioski. Amerykańskie takie stowarzyszenie postępowe, które zaangażowane jest właśnie w produkcję tych toreb, no to oni wydają spore pieniądze na to. Wydają na to spore pieniądze, żeby uniknąć tych zakazów, no bo w zasadzie no to oni robią na tym pieniądze. Jeżdżą z tymi swoimi odczytami, zaczęli robić najróżniejsze strony internetowe, żeby pokazywać jak to działa, jakie są proporcje. W McDonald'sie w Anglii, z tego wszystkiego w Anglii, w McDonald'sie zabronili używania właśnie tych rurek, no to 44 tysiące podpisało petycję, żeby wrócić z powrotem, bo to jest szczególnie ciężkie do jakichś takich milkshake, czyli te wszystkie koktajle mleczne nie da rady pić. Ciekawe jest też, że w Anglii dużo robią właśnie tych badań i te wyliczenia, powiedzmy, co ile razy trzeba coś innego użyć, żeby było to odpowiednie do jednego plastikowego. To jest właśnie informacje angielskie. No te wszystkie firmy, ten przemysł chemiczny, przemysł plastikowy, no to oni się nie tylko koncentrują, powiedzmy, na tych rurkach, no ale tak samo drugim miejscem ataku, gdzie ci wszyscy środowiskowcy atakują, są takie kontenerki styropianowe. One po prostu, no malutki jest styropianowy kontenerek. No i ci wszyscy chemicy, wszyscy fachowcy, no to w zasadzie mówią, że energia potrzebna do wyprodukowania i energia potrzebna do przetworzenia jest 3 razy mniejsza niż, powiedzmy, żeby zrobić to papierowe, te kontenerki. No bo jednak jest dużo lżejsze, jest dużo mocniejsze. Te plastikowe to mają tą swoją strukturę jakąś, a te wszystkie papierowe, no to muszą być pokrywane też jakimś cienką warstwą filmu takiego plastikowego, no albo jakiegoś rodzaju tam woskami, także że to nie jest to takie wszystkie proste. Dużo ludzi no po prostu, tak jak w moim przypadku, no to ogólnie rzecz biorąc, to faktycznie mam torbę w bagażniku, zawsze w samochodzie parę toreb. No jeżeli tam się jedzie na jakieś takie tygodniowe te zakupy, no to zawsze tą torbę można złapać. No ale nie jest to tak, żeby nosić torbę na zakupy zawsze w kieszeni. I no trzeba być po prostu normalnym, trzeba współdziałać mniej więcej, żeby było zbieranie tych produktów, jak i używanie tych swoich. Co wy myślicie na ten temat? Czy to wszystko przeszło znowu, ten balans, te wahadło poszło w złym kierunku, że socjaliści chcą ludzi kijem lać? No mi się wydaje, że jak zwykle rozwiązaniem są finanse. Jeżeli recycling jakoś dojdzie do siebie, no ale wygląda na to, że na razie przy tych cenach, no to nie bardzo dojdzie, bo dużo wszelakie tam propozycje, żeby
państwo na poziomie federalnym się w to ciągnęło, no to liczą, że to byłoby około pół miliarda, miliard dolarów na to, żeby usprawnić się przetwarzanie i po prostu zabrać to z rąk prywatnych, z firm, które teoretycznie powinny robić biznes na tym, czy mieć jakieś zyski. Czyli jak zwykle środowisko, ale kosztem podatnika, czyli coraz więcej podatnik ma płacić po to tylko, żeby powiedzmy zieloni mieli, żeby mogli lepiej spać. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Piszcie komentarze, piszcie pytania. Polecajcie, gdzie się da. Na Facebooku, na Wykopie. I do następnego.